Salvette Assassini. Dzisiaj poznamy asasyna, który wpierw działał, a później myślał. I w sumie tyle by wystarczyło na jego opis. Przed Państwem Jacob Frey. Zapraszam. Jacob przyszedł na świat 9 listopada 1847 roku w mieścinie Crawley w Wielkiej Brytanii. Był synem pary asasynów Ethana i Cecilii Freyów oraz bliźniaczym bratem Evie. Akurat był młodszy od siostry o 4 minuty. Jacob wraz z siostrą byli wychowywani przez babcię, gdyż ich matka zmarła podczas porodu. Gdy rodzeństwo było w odpowiednim wieku, ojciec zaczął ich szkolić na asasynów. Jednak Jacobowi, w przeciwieństwie do Evie, nauki ojca nie bardzo pasowały. Chłopak wolał wymykać się późnymi nocami, aby uprawiać hazard, czy też wdawać się w bójki. W 1868 roku Jacob wraz z Evie oraz innym starszym rangą asasynem, George'em Westhouse'em, ruszyli wyeliminować dwójkę templariuszy Ruperta Ferlisa oraz Davida Brewstera. Jacob wybrał za cel Ruperta, udał się do jego fabryki i tam zgładził templariusza. Z miejsca zbrodni uciekł pociągiem, który podczas dojeżdżania do swojej ostatniej stacji miał tyci problem, ale nie zajmujmy się katastrofami kolejowymi. Jacob udał się na miejsce spotkania z Westhouse'em i jakiś czas później dołączyła do niego Evie. Po krótkim wykładzie od starszego asasyna na temat tego, czemu asasyni nie mogą jeszcze ruszyć na odbicie Londynu z rąk templariuszy i ich wielkiego mistrza Crawforda Starika. Gdy Westhouse odszedł, Jacob przekonał Evie, aby razem wyruszyli do Londynu. Rodzeństwo wskoczyło do pociągu kierującego się w stronę miasta, aby go odbić z rąk templariuszy. Gdy rodzeństwo dotarło do stolicy, odnalazło tamtejszego mistrza asasynów, J. Deppa Mira, zwanego też jako Henry Green. Green poinformował Freyów o sytuacji w Londynie. Templariusze kontrolowali tam wszystko, od zwykłych ulicznych gangów, zwanych nędznikami, poważne osobistości w parlamencie brytyjskim. Jacob z entuzjazmem zaproponował, aby utworzyć własny gang, aby pokrzyżować plany templariuszom. A gang będzie się nazywać Skokierzy. Jednak plan Jacoba kolidował z planami Evie, która chciała zdobyć fragmenty Edenu, które mieli templariusze. Rozmawiając o planach, Jacob przez przypadek wpadł na pisarza Carola Dickensa. Po krótkiej rozmowie z Dickensem, asasyni spostrzegli, że zostali zauważeni przez ludzi należących do nędzników. Henry wręczył każdemu z bliźniaków po rewolwerze i poprosił ich, aby zatrzymali bandytów, którzy ruszyli, aby zdradzić lokalizację sklepu należącego do Henry'ego. Po wyeliminowaniu świadków, cała trójka spotkała się w sklepie Greena, gdzie tam właściciel przybytku poinformował rodzeństwo o swoich kontaktach w całym mieście. Dzięki owym kontaktom asasyni mają szansę na odbicie poszczególnych dzielnic z rąk Starika i templariuszy. Asasyni odwiedzili każdy z kontaktów Greena i mu pomogli. Pierwszym na liście był sierżant Frederick Aberline. Asasyni spotkali go przebranego za starszą babuszkę z wąsem. Babuszka z wąsem wręczyła asasynom listę ludzi nędzników, których należy porwać i dostarczyć żywych do więzienia. Następnie asasyni spotkali się z przywódczynią małych dzieci, które były wykorzystywane w fabrykach do ciężkich prac. Clara Odi, bo tak nazywała się przywódczyni, zaoferowała swoją sieć pełną informatorów w zamian za uratowanie dzieci, które pracowały w fabrykach. Dodatkowo Jacob zaczął zbierać ludzi do nowo utworzonego gangu. Gdy skokierzy byli dość silni, postawili się nędznikom, przez co doszło do walki. Po pokonaniu nędzników asasyni ruszyli za ich przywódcą, Rexfordem Kaylockiem, który uciekał osobistym pociągiem. Rexford został zabity, a rodzeństwo zdobyło jego miotacz Lin, jego pociąg oraz dzielnicę Whitechapel. W środku pociągu rodzeństwo poznało Agnes McBean, która nadzorowała całą maszynerię. Dodatkowo pociąg został nową ruchomą siedzibą asasynów. Następnie Freyowie wraz z Greenem udali się do znajomego tego ostatniego, Aleksandra Grahama Bella, który dla bliźniaków usprawił ich rękawice asasynów o miotacz Lin, oczywiście za małą przysługę, którą wykonała Evie. Gdy Evie wróciła wraz z Jacobem, udała się do pociągu, gdzie spotkali Neda Wyatta, amerykańskiego biznesmena. Ten pozostawił im wizytówkę, gdyby chcieli się z nim skontaktować w sprawie interesów. Gdy Ned wyszedł, rodzeństwo postanowiło obmyślić plan. Jacob uznał, że przejmie całą władzę w Londynie, eliminując templariuszy, zaś jego siostra postanowiła odnaleźć całun Edenu, który był w rękach templariuszy. Jakiś czas później, pomimo tego, że Jacob miał inne plany co do wrogiego zakonu, pomógł siostrze zdobyć dziennik należący do asasyna Edwarda Kenwaya. Następnie Jacob rozpoczął dochodzenie w sprawie łagodzącego syropu Starika, który powodował, że ludzie słabnęli. Jacob dotarł do nadzorcy fabryki produkującej syrop i wyciągnął z niego potrzebne mu informacje. Gdy Jacob dotarł do fabryki, spotkał tam starszego mężczyznę. Z początku wrodzy wobec siebie, panowie postanowili sobie pomóc. Starszy mężczyzna zabrał dokumenty, a później Jacob wysadził fabrykę. Po wysadzeniu fabryki, mężczyzna przedstawił się jako Carol Darwin i pokazał asasynowi dokumenty, w których było zapisane, że kilka partii syropu zostało wysłane do szpitala Lambeth. Następnie Jacob ścigał Richarda Owena, który był dyrektorem szpitala. Asasyn zmusił lekarza do wyjawienia informacji o twórcy syropu. Był nim lekarz, templariusz John Elliotson. Jakiś czas później Jacob wraz z Evie spotkali się z Bellem. Wynalazca stworzył dla ich rękawic specjalny mechanizm do wystrzeliwania rozświetlających strzałek. Dzięki nowemu gadżetowi bliźnięta odzyskały linie kablowe należące do Bella oraz dowiedziały się, że Starlik przemyca do Londynu truciznę. Jacob następnie udał się do szpitala, aby położyć kres chorym eksperymentom Elliotsona.
Jakiś czas później rodzeństwo znów spotkało się z Belem, który kolejny raz miał dla nich nowe gadżety, ale także kolejny raz miał kłopoty. Jak się okazało, Starlik próbował przekupić Bela, lecz ten się nie zgodził. To się nie spodobało Templariuszowi i wysłał do niego grupę nędzników. Rodzeństwo za pomocą nowych gadżetów, bomb galwanicznych, uratowało Bela. Następnie asasyni pomogli Belowi zniszczyć maszyny telegraficzne, dzięki którym Templariusze rozsiewali dezinformację. Jakiś czas później Jacob napotkał bizneswoman, Pearl Attaway. Kobieta miała zatargi z człowiekiem pracującym dla Starlika i prowadzącym swoją firmę transportową, Malcolmem Milnerem. Jacob sabotował transportowce Milnera, przez co firma mężczyzny poniosła straty finansowe. Asasyn w taki sposób rozpoczął z pozoru owocną współpracę z Attaway. Kolejnym celem asasyna była kradzież silników spalinowych do pociągu. W tym celu pomógł mu Ned, którego wcześniej Jacob uwolnił z konwoju policyjnego. Ostatnią misją dla panny Attaway było zabicie Milnera. Po tej misji sojusz się rozpadł, gdyż Jacob dowiedział się od umierającego Milnera, że kobieta tak naprawdę jest templariuszką i kuzynką Crawforda Starlika. Jacob wytropił kobietę i podsłuchał jej rozmowę z Wielkim Mistrzem Templariuszy. Gdy wszystko się dowiedział, kilka godzin później odnalazł kobietę na stacji Waterloo i zabił ją. Dodatkowo zagarnął jej silniki spalinowe. Jakiś czas później w dzielnicy finansowej Jacob porwał człowieka zwanego Dredge, aby zdobyć od niego informacje. Jak się okazało, tym człowiekiem był Aberline w przebraniu. Policjant powiedział asasynowi, że niedługo ma odbyć się napad na Bank Anglii. Jacob powstrzymał owy napad z pomocą Aberline'a, zabijając przy okazji prezesa banku Templariusza, Tupeniego, który to zorganizował owy napad. Kolejnym celem Jacoba było znalezienie człowieka zwanym Bee, który planował zabicie premiera Benjamina Disraeliego. Asasyn udał się do klubu sinopejskiego, gdzie podsłuchał rozmowę premiera z innym politykiem. Po spotkaniu mężczyzn za Disraelim zaczął podążać pewien nieznajomy. Chłopak powalił nieznajomego i gdy ten miał wyjawić prawdę, został zabity przez snajpera nędzników. Fry dotarł do strzelca nędzników i grożąc jej wydobył z niej informacje. Człowiek zwany Bee był starszym człowiekiem, miał gęsty wąs oraz nosił mundur kawaleryjski. Dodatkowo chłopak dowiedział się, że następnego dnia miał odbyć się napad na powóz Disraeliego. Jacob wpierw odparł atak, a później ulatował powóz premiera oraz jego żony. Następnie dostał propozycję od żony premiera, Mary Ann. Jeśli on będzie jej ochroniarzem podczas jej spaceru po diabelskiej mili, to ta pomoże chłopakowi w śledztwie. Następnego dnia spacer rozpoczął się od 8 wieczorem i pomimo małych komplikacji misja się udała. Mary Ann ujawniła, że opis mężczyzny pasował do hrabiego Cartigan, który urzędował w pałacu westminsterskim. Jacob udał się do pałacu i po cichu zabił hrabiego. Kolejnym templariuszem na liście asasyna był Maxwell Roth, który to wraz ze swoimi 7 pomagierami dowodził nędznikami. O dziwo Jacob został zaproszony przez Maxwella. Ten drugi był pod wrażeniem wyczynów chłopaka i zaoferował mu partnerstwo, aby wspólnymi siłami zakończyć rządy Starlika. Jacob zaakceptował ofertę i ruszył do stacji St. Pancras, gdzie wsadził materiały wybuchowe należące do firmy Starlika. Następnie porwał pociąg i dostarczył go Maxwellowi. Ten uradowany z powodzenia chłopaka zaproponował mu kolejną wspólną misję. Mężczyźni porwali 3 ważnych ludzi Starlika, których Roth wyszkolił. Lecz jak to zwykle bywa, sojusze mają swoje końce. Jacob zerwał sojusz po tym, jak Maxwell zamierzał wysadzić fabrykę Starlika, w której pracowały dzieci. Zabił ludzi należących do Templariusza, a następnie uratował wszystkie dzieci. Tuż po tym wydarzeniu Roth zorganizował maskaradę w Teatrze Muzycznym Alhambra. Jacob dostał się na miejsce, by zlikwidować byłego sojusznika. Jak się okazało, na miejscu Maxwell planował masowe morderstwo wszystkich obecnych zebranych poprzez podpalenie budynku. Asasynowi udało się zabić Templariusza, a następnie cudem uciec z płonącego teatru. Jakiś czas później bliźniaki Fry wraz ze skokierami przejęli wszystkie dzielnice Londynu. W nieokreślonym czasie Jacob wraz z Ivy rozpoczął współpracę z Karolem Marksem, aby wspólnymi siłami pomóc klasie robotniczej w Londynie oraz z Karolem Dickensem w pomocy klubu duchów z wyjaśnieniem kilku nieścisłości. Po tych wydarzeniach Jacob został mocno skrzyczany przez siostrę za to, że jest lekkomyślny i nie interesuje się sprawą odzyskania fragmentów Edenu. Kłótnie przerwał Henry, który przekazał im informację, że Starlik planuje skraść całun Edenu oraz zabić ważne osobistości rządu oraz kościoła. Wszystko to miało się wydarzyć na balu odbywającym się w pałacu Buckingham. Asasyni postanowili działać i pozbyć się Wielkiego Mistrza Templariuszy. Wpierw spotkali się w kryjówce z państwem Disraeli i poprosili ich o pomoc w dostaniu się na bal. Premier zaoferowałby wzięli ich własne zaproszenia, ponieważ nie ma ochoty tam przebywać, skoro Gladstone'owie też tam mają być. Ivy jednak wpadła na pomysł, aby ukraść Gladstone'om owe zaproszenia. Jacob udał się do ich posiadłości, lecz ani Gladstone'ów, ani zaproszeń tam nie było. Asasyn odnalazł pana Gladstone'a oraz skradł jego zaproszenie, a następnie zdobył zaproszenie pani Gladstone. Dodatkowo też ukradł jej karocę, aby w niej przyjechać na bal. Następnie spotkał się z Aberline'em, aby w jakiś sposób przemycić broni na bal. Mężczyźni ustalili, że Jacob zdobędzie mundur królewskiego gwardzisty, a Aberline dzięki swojej unikatowej zdolności przebierania się za każdą żywą istotę, przebierze się za gwardzistę i wniesie broń rodzeństwa. Jacob udał się do kościoła świętego Marcina i zdobył mundur od jednego z gwardzistów. Oddał go Frederickowi. Gdy nastał wieczór, rodzeństwo udało się na bal.
Podczas gdy Ivy wykonywała swoją część planu, Jacob spotkał się z Aberlinem, który poinformował go, że Starlik przebrał swoich ludzi za gwardzistów. Asasyn musiał odszukać i zabić oszustów. Po wyeliminowaniu wszystkich fałszywych gwardzistów dał znak Ivy. Ta podczas tańca ze Starlikiem straciła na szyjnik klucz prekursorów, który służył do otwarcia krypty. Ivy dała bratu plany położenia krypty, a ten szybko udał się na miejsce. Tam spotkał Crawforda, który już miał na sobie całą Edenu. Templariusz złapał asasyna i zaczął dusić. Gdy siostra przybyła bratu z ocieczą, Starlik cisnął Jacobem. Tym razem zaczął dusić Ivy. Tak, Starlik naoglądał się zbyt dużo Gwiezdnych Wojen. Asasyni pomimo przewagi liczebnej przegrywali, gdyż pomimo zadawania śmiertelnych ran Templariuszowi, ten dzięki całunowi w szybkim tempie leczył swoje rany. Wkrótce przybył Henry, rozpraszając wroga, co dało rodzeństwu dość czasu, by zdjąć z Crawforda całun i wspólnie zadać mu śmiertelny cios. Rodzeństwo pogodziło się i postanowiło odłożyć całun na miejsce. Jakiś czas później trójka asasynów została pasowana na rycerzy oraz dołączyła do zakonu świętej podwiązki. Rodzeństwo kontynuowało walkę i pomoc potrzebującym w Londynie, a po jakimś czasie przestało zbytnio współpracować z koroną brytyjską, aby nie być zależnym od imperium. Dodatkowo rodzeństwo rozeszło się. Ivy wyjechała z Henrym do Indii, zaś Jacob wraz z pomocą skokierów nadzorował Londyn. Samotny brat rozpoczął odbudowę bractwa, wcielając w szeregi nowych rekrutów, w tym swoje dziecko, którego płci nie znamy, oraz chłopaka pochodzącego ze szpitala Lambeth, zwanego Małym Kubą. W okolicach roku 73 Jacob wraz z rekrutami udał się w podróż do Indii, aby poznać nowe techniki zastraszania od bractwa indyjskiego. Po powrocie z Indii Jacob zauważył u Małego Kuby nietypowe zachowanie. Mały Kuba zaczął uznawać, że ludność powinna bać się asasynów, nawet jeśli trzeba poświęcić niewinnych ludzi. W końcu, to jest w roku 1888, Kuba odszedł od bractwa, przejął gang skokierów i rozpoczął terror w mieście. Jacob wysłał kilka asasynek przebranych za prostytutki w ślad za Kubą. Jednak to tylko zapoczątkowało falę krwawych morderstw, zwana też jako jesień terroru. Równocześnie Jacob wysłał list do swojej siostry, aby powróciła do Londynu. 30 września tego samego roku Jacob odnalazł dziennikarza Artura Waversbrooka, od którego zażądał, aby zaprzestał publikować listy Kuby w gazetach, aby nie budować wobec jego postaci sensacji. Po rozmowie zauważył wiadomość od Kuby na ścianie. 41-latek postanowił udać się do swego domu w Whitechapel. Przechodząc przez cmentarz został zaatakowany przez Kubę, lecz udało mu się uciec karocą do swego mieszkania. Tam odnalazł go Kuba rozpruwacz, dotkliwie zranił, pozbawiając oka, a następnie zabrał go do szpitala Lambeth i tam go zamknął w celi pod budynkiem. Nie wiadomo, jak długo Jacob był przetrzymywany przez rozpruwacza. Wiadomo jednak, że z odsieczą przybyła jego siostra, która zabiła Kubę i upewniła się, aby nikt nie poznał tożsamości upadłego ucznia. W 1893 roku na świat przyszła wnuczka Jacoba, Lydia. Jacob wraz z siostrą postanowili zaopiekować się wnuczką tego pierwszego, jako iż rodzice Lydii często działali jako agenci na kontynencie. Ostatnia znana nam informacja pochodzi z roku 1914, kiedy to 67-letnie rodzeństwo przebywało w bezpiecznym miejscu na nieznanej z nazwy wsi. Dalsze losy Jacoba nie są nam znane. Strój Jacoba możemy odblokować tylko w zremasterowanej trójce. No i to tyle. Dziękuję, jeśli dotrwaliście do końca. Jeśli się spodobało, to podzielcie się tym z innymi. Skomentujcie. No i nic nie jest prawdziwe, wszystko jest dozwolone. No i pa, pa.